Artur Daniel Grabowski, dziennikarz regionalnego dwutygodnika Ziemia Lubańska, mieszkający w Olszynie koło Lubania, wydał debiutancką powieść. Testament Eleonory to opowieść o takim 30-letnim dziennikarzu z Gerlitz, Tomasie Michelu, który pewnego dnia otrzymuje wiadomość o śmierci swojej przyjaciółki, hrabiny Eleonory von Alberstein. Aby odkryć zagadkę śmierci tej właśnie swojej przyjaciółki, musi udać się do mrocznego, gotyckiego zamczyska nieopodal Frankfurtu nad Menem. Tam z kolei musi zmierzyć się z przeszłością rodziny, z przeszłością swoją własną, a także z samym mordercą. Autor z fascynacją zaczytuje się w mrocznych powieściach z odrobiną dreszczyku, więc nie dziwi, że także w takich klimatach jest jego pierwsza powieść. Testament Eleonory to taki kryminał w takim nurcie gotyckim z odrobiną romansu. Testament Eleonory to opis wydarzeń fikcyjnych, jednak znalazł się w niej pewien wątek lokalny. Myślę, że uważny czytelnik odczyta tam też fragment historii Olszyny. No i jestem bardzo ciekawy, czy akurat czytelnicy to zauważą. To jest moja pierwsza powieść. Pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia. Już w trakcie pisania książki takich pomysłów rodziło się kilka. Im dłużej jest już od wydania książki, to tych pomysłów robi się coraz więcej, ale to jednak trzeba trochę czasu, żeby to wszystko okrzepło. I chyba czas wsiąść się do pracy za kolejną powieść. Autor nie zdradził, o czym będzie kolejna powieść, wspomniał tylko, że to również będzie opowieść z dreszczykiem. Książka, którą czyta się jednym tchem, jest dostępna w wielu regionalnych księgarniach, a także w księgarniach internetowych.